Korzystając z życzliwości Multi TV, chciałbym złożyć wszystkim mieszkańcom Płocka, płockiego Mazowsza i naszym telewidzom najserdeczniejsze, najlepsze życzenia na święta Bożego Narodzenia. Kochani, to są święta, które przeżywają wszyscy chrześcijanie, nie tylko katolicy, ale także bracia prawosławni, bracia ewangelicy, bracia mariawici. Wszyscy stanowimy jedną rodzinę chrześcijańską, dlatego to są nasze wspólne, wspaniałe święta. Cieszymy się, radujemy się z narodzenia Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata, który przychodzi jako małe dziecię do nas, wchodzi w tą naszą rzeczywistość po to, by być Bogiem z nami, by być Emanuelem. Tak słyszymy właśnie w liturgii, tak śpiewamy w naszych pięknych kolędach. Bóg się rodzi, moc truchleje, ma granice nieskończone. Ten wielki Bóg, wszechmocny, Stwórca świata, staje się człowiekiem, staje się ciałem, staje się jednym z nas, rodzi się w grocie betlejemskim jako to malutkie dziecię, a wraz z nim przychodzi zwycięstwo nad mocami ciemności, mocami zła. Jesteśmy świadkami. W tej chwili widzimy, ile tego zła, tej przemocy, tej wojny, tej nienawiści jest we współczesnym świecie, w tej naszej otaczającej nas rzeczywistości. Stąd Jego narodzenie, narodzenie Jezusa Chrystusa jest dla nas, dla chrześcijan, dla wszystkich ludzi dobrej woli, takim znakiem nowej nadziei, bo rodzi się Książę Pokoju. Niech więc zatem tego pokoju nie zabraknie w naszych sercach, nie zabraknie w naszych rodzinach, w naszych środowiskach zawodowych, w naszym sąsiedztwie. Dzielmy się tym pokojem, Chrystusowym pokojem i Bożą radością między sobą. Życzę Wam wszystkim, kochani, ciepłych, serdecznych, pełnych miłości, pełnych rodzinnego zrozumienia, rodzinnej bliskości świąt Bożego Narodzenia i wiele Bożego błogosławieństwa na nowy, nadchodzący 2017 rok. Wszystkiego dobrego.